po to tych chłopców zbieramy, po to daje możliwości grania, żeby jednak zawsze to zaangażowanie było. Przecież oni reprezentują związek, reprezentują tylu chłopców, którzy grają w tej lidze, prawda? Co mamy im powiedzieć, że grajcie sobie spokojnie, bo to nie ma żadnego znaczenia? Nie, to jest nieprawda. Ja uważam, że chłopcy wyszli na mecz skoncentrowani, walczyli do końca, walczyli o jak najlepsze wyniki i z tego się bardzo cieszę. Dla mnie bardzo duży pozytyw, że ci chłopcy właśnie dali radę, że nie było rozmawiania, nie mamy tego, nie mamy to, wchodzimy, gramy, robimy swoje. Dzisiaj też zadebiutowali nowi zawodnicy w tej kadrze, też starali się po prostu dać siebie wszystko i to jest najważniejsze. No ja powiem tak, no nie można powiedzieć, że gramy za wszelką cenę o wynik, prawda, ale radość z tej gry. A dzisiaj my mieliśmy radość z tej gry. Dzisiaj było widać, że nie boimy się grać, że gramy piłko, potrafimy się utrzymać w każdym sektorze boiska, potrafimy stworzyć sytuacje strzeleckie, sfinalizować, strzelić bramki. No czego więcej potrzeba. No ja powiedziałem zawodnikom, że te dwa mecze traktujemy jako gdzieś tam przygotowanie do finałów B. Ja tam też na pewno będziemy chcieli się pokazać z dobrej strony. Mecz pokazał, że jakby mamy jeszcze dużo elementów, nad którymi musimy gdzieś pracować i rozwijać, bo no byliśmy zespołem po prostu słabszym. Bo te bramki były w zbyt prosty sposób stracone przy braku koncentracji. No, ta bramka gdzieś tam na 2-0 to było takim podsumowaniem, gdzie odbiła się od poprzeczki i zawodnicy sami dobijali do pustej bramki, no ale no, jakby trzeba wyciągać wnioski i zawodnicy muszą to robić tak samo jak my. My tam będziemy się spotykać jeden lub dwa dni przed finałem B. On akurat jest u nas w województwie, więc jakby jesteśmy na miejscu i no, gramy u siebie, o tak.